Witam wszystkich serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Dzisiaj dochodzimy do końca pierwszego rozdziału przypowieści Salomona. Jest to taka księga mądrości, pełna dobrych rad na takie codzienne postępowanie, codzienne życie. Przeczytam dzisiaj fragment od 20 wersetu. Mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach, woła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach. Jak długo prości chcecie kochać prostactwo, wy, prześmiewcy, pochwalać szyderstwo, wy zaś, nierozumni, nienawidzić poznania. Zawróćcie, kiedy was ostrzegam, przemawiam bowiem do was z głębi serca i obwieszczam wam moje słowa. Lecz ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał. Przeciwnie, porzuciliście wszystkie moje rady. Nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia. Dlatego i ja śmiać się będę z waszej klęski. Wyszydzę, gdy ogarnie was strach, gdy zagłada dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie. Wtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem. Poszukiwać, ale mnie nie znajdą. Odrzucili bowiem poznanie. Niczym dla nich była bojaźń Pana. Nie pragnęli słuchać mojej rady. Pogardzili każdym ostrzeżeniem. Dlatego będą jedli owoc swoich zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami. Bo odstępstwo prostych ich zabija, a beztroska głupców jest ich zgubą. Kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Mamy tutaj obraz ludzi, których można określić jako prostacy, prześmiewcy, nierozumni. Czym oni się charakteryzują? Otóż oni kochają i pochwalają swój stan, a natomiast nienawidzą poznania, nienawidzą tych, którzy coś im radzą, oni nie chcą słuchać rad, oni kochają ten swój stan takiego właśnie prostactwa i szyderstwa. Ta ich postawa doprowadzi ich ostatecznie do zguby, do śmierci, i to do tej najgorszej śmierci, czyli tej wiecznej śmierci, do wiecznego oddalenia od Boga i od wszelkiej mądrości. Oni również charakteryzują się tym, że brak w ich sercach jest bojaźni Pana. Bojaźń Pana, jak już wielokrotnie wspominałem, to jest taki szacunek do Boga, to jest przejmowanie się Bogiem. Wielu ludzi deklaruje wiarę w Boga, natomiast bardzo niewielu ludzi faktycznie Bogiem się przejmuje i faktycznie bierze pod uwagę, czy to, co robię, podoba się Bogu, czy to, co mówię, czy to, co myślę, jest akceptowane przez Boga, czy też nie. Tym jest bojaźń Pana. I bardzo niewielu ludzi przejmuje się tak naprawdę tym, co Bóg myśli i tym, jakie są Jego oczekiwania. Tym opisanym tutaj ludziom brak jest tej bojaźni Pana. Oni gardzą bojaźnią Pana i ich nie interesuje zdanie Boga. I teraz, co to są za ludzie? Otóż to są ludzie, którzy znają prawdę, którzy wiedzą, co jest właściwe, jakie postępowanie jest właściwe, ale ponieważ kochają swój stan, nie chcą niczego zmieniać w swoim życiu, wręcz nienawidzą poznania, nienawidzą każdego, kto przychodzi do nich z jakąś dobrą radą, kto przychodzi z jakimś objawieniem do nich, z jakimś oświeceniem. Oni nienawidzą ludzi, którzy ośmielają się cokolwiek do ich życia mówić. I to niestety bardzo często są ludzie, którzy gdzieś w kościołach są.
To są ludzie, którzy tak długo są w kościele, dopóki ktoś nie zacznie im coś radzić, nie zacznie ich oświecać. Oni nienawidzą czegoś takiego. Oni nie mają zamiaru nic zmieniać w swoim życiu. Oni wiarę w Jezusa traktują tylko wyłącznie instrumentalnie. Jeżeli jest im to do czegoś potrzebne, to wierzą w Jezusa, ale absolutnie nie pozwalają sobie na to, żeby Jezus cokolwiek zmieniał w ich życiu przez osoby, które Jezus do ich życia posyła. I najgorsze jest to, że ci ludzie ostatecznie będą musieli zjeść te gorzkie owoce, które sami produkują. Przeczytałem, że przyjdzie czas, kiedy skończy się dobrobyt, skończy się komfortowe życie, skończy się takie lekkomyślne podejście do życia i do spraw, ponieważ przyjdzie w końcu jakaś katastrofa do ich życia, jakieś problemy, prawdziwe problemy, i oni wtedy będą szukać, wtedy będą wołać, wtedy nagle zorientują się, że Bóg jednak jest im potrzebny. Ale jak przeczytałem, nie znajdą wtedy odpowiedzi. Wtedy Bóg będzie z nich szydził. Tak przeczytałem. Ponieważ oni wzgardzili czasem, kiedy Bóg był zainteresowany ich życiem i chciał do nich mówić, a teraz to już Bóg nie jest zainteresowany więcej ich życiem. Więc to jest bardzo niebezpieczna postawa, i chciałbym, żebyśmy byli wolni od takiej postawy, żebyśmy byli otwarci na ludzi, którzy nam dobrze radzą, żebyśmy słuchali tych rad i wprowadzali w życie to, co ktoś do nas mówi, ktoś, kto wierzymy, że jest od Boga, jest Bożym posłańcem do naszego życia. Wtedy będziemy wolni od strachu. Będziemy prawdziwie bezpiecznie żyć i funkcjonować. W liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:3, Paweł pisze takie słowa, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada i nie umkną. I to są właśnie ludzie, którzy żyją beztrosko, nie przejmują się Bogiem, oszukują się, że jest pokój, jest bezpieczeństwo. I kiedy się tak będą oszukiwać, wtedy nagle przyjdą na nich prawdziwe problemy. No i niestety nie umkną. Nie umkną. Sami sobie zgotują taki los. Więc nie bądźmy takimi ludźmi. Bądźmy ludźmi otwartymi na Boga, przejmującymi się Bogiem, przyjmującymi Jego rady, które do nas mówi poprzez ludzi swoich. Bądźmy takimi ludźmi, a będziemy wolni od strachu przed nieszczęściem i będziemy prawdziwie bezpieczni. Tego życzę każdemu słuchaczowi. Amen.